imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa poranna. Najświętsze serce Jezusa, od pierwszego momentu obudzenia się zwracam ku Tobie moją myśl i całe serce moje. Z miłością serdeczną składam Ci hołd czci najgłębszej i uznaję Cię za Pana i Boga mojego. Oddaję Ci wszystko, czym jestem i cokolwiek posiadam, zwłaszcza serce moje i serca wszystkich ludzi. Tę ofiarę serc łączę z Twoją ofiarą na krzyżu. Składam Ci najgłębsze dzięki za to, żeś czuwał przy mnie tej nocy jak najlepsza matka i zachował od wszelkiego nieszczęścia i nagłej śmierci, że dajesz mi czas, abym go mógł używać ku chwale Twojej i udoskonaleniu duszy mojej. Dopomóż mi, abym z pomocą łaski Twojej strzegł się grzechu, wzrastał w cnotach i miłości bliźniego. Łączę myśli moje, słowa, uczynki, modlitwy, prace i cierpienia z zasługami Najświętszego Serca Twego. Czuwaj nade mną, bądź ze mną, błogosław mi, o serce Zbawiciela mego. Amen. Komunia duchowa. O Jezu, wierzę, że jesteś obecny w przenajświętszym sakramencie ołtarza. Kocham Cię i pragnę się z Tobą zjednoczyć, ponieważ w tej chwili nie mogę Cię przyjąć w komunii świętej. Przyjdź do mego serca w sposób duchowy. Ukryj mnie w ranie Najświętszego Serca swego. Spraw, abym w Tobie i przez Ciebie mógł nieustannie uwielbiać, miłować i wynagradzać Twemu sercu. Amen.
trwa w cierpieniu. Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj łaskawie modlitwy swojego ludu, a chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy, wybaw nas miłosiernie dla chwały Twojego imienia. Boże, który starłeś pychę pradawnego wroga, szatana, przez cierpliwość swojego jednorodzonego Syna, daj nam, prosimy, ze czcią rozważać Jego cierpienia, z miłości ku nam poniesione i za Jego przykładem w spokoju ducha znosić wszystkie przeciwności. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Amen. O Jezu, boski Odkupicielu, bądź nam miłościw i całemu światu. Amen. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie przez krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego jedynego. Błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O
przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa
na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia
i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu,
przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. Modlitwa w czasie nieszczęścia. Miłosierdziem swoim otocz nas, Panie, Boże nasz, i wybaw od wszelkiego nieszczęścia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze przedwieczny, oznacz nas krwią Baranka Niepokalanego, jak oznaczyłeś niegdyś domy swego narodu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O przenajdroższa krwi Jezusa, miłości nasza, wzywaj dla nas litości u Boga Ojca i wybaw nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rany Jezusa mojego, źródła miłości i miłosierdzia, proście za nami łaskawie Ojca Niebieskiego, ukryjcie nas w sobie i wybawcie nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze przedwieczny, Pan Jezus do nas należy, podobnie jak Jego krew i nieskończone zasługi Jego. To wszystko składamy Ci w ofierze, a ponieważ ta ofiara jest Ci przyjemna, wybaw nas, jako że w Tobie nadzieję położyliśmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze przedwieczny, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył, okaż nam miłosierdzie swoje i spraw, abyśmy żyli i należeli do Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen. O Chryste Zbawicielu, ocal nas mocą Krzyża Świętego, jak ocaliłeś niegdyś Piotra na morzu i zmiłuj się nad nami. O Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, a będziemy wybawieni. O Maryjo, Orędowniczko nasza, wstaw się za nami, a będziemy wybawieni. Słusznie nas Pan karze za grzechy nasze, lecz Ty, o Maryjo, przyczyń się za nami, albowiem jesteś naszą najlitościwszą Matką. O Maryjo, w Najświętszym Sercu Syna Twego i w Twoim niepokalanym sercu położyliśmy całą nadzieję. Nie dozwól nam upaść na duchu. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Pan Jezus zachęca nas, módlcie się do mnie przez łzy mojej Matki. Odmawiającym koronkę do krwawych łez Maryja obiecuje, że pomoże w nawróceniu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez złego ducha. O Jezu przybity do krzyża, padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą świętą wolę tu, na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy
Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi
i nadal najgoręcej miłuję Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia, zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój boski Syn, Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczynych, krwawych łez, udzielił nam łask, o którego błagamy, i doprowadził nas do szczęścia wiecznego.
Amen. Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana. O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją boską łagodność uchroń świat przed zagładą. Amen. Rozważanie trzecie. Pokusa dialogu z szatanem. On to rzekł do niewiasty. Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 1. Co mówi Słowo Boże? Kiedy pozwalamy się wciągnąć w stany pokusy, w których traktujemy szatana jak powietrze, jakby nie istniał, albo drżymy przed nim tak, jakby miał absolutną władzę i jakby istniało tylko zło, wtedy łatwiej mu jest manipulować naszą wolnością. Skrzętnie wykorzystuje naszą ignorancję lub strach. Stają się one doskonałym żerowiskiem dla jego działania. Ignorowanie szatana czy nadmierne lękanie się ułatwiają mu zbliżenie się do nas. I tak pojawia się kolejny stan pokusy, w który chce nas wpędzić zły. Jest nim pokusa wchodzenia z szatanem w dialog. W dialogu potrafi się doskonale maskować, tak aby pozostać nierozpoznanym. Kiedy kusił Jezusa na pustyni, potrafił odwoływać się nawet do Słowa Bożego i nim manipulować. Święty Piotr przestrzega: czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 5, werset 8. Krąży, to znaczy szuka okazji do dialogu, zaczepia, prowokuje do rozmowy. Historia kuszenia z raju pokazuje, że szatan zachowuje się rzeczywiście jak wąż. Stara się przez choćby maleńką szczelinę ludzkiego dopustu wejść w ludzkie myślenie i zaintrygować je własną filozofią. Bardzo zależy mu na rozmowie z człowiekiem. To uderzające. Pierwsza rozmowa, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym, to właśnie rozmowa człowieka z wężem. Ewa zdaje się nie zauważać szatana. Patrząc z dystansu, wydaje się bardzo dziwne to, że nie rozpoznaje kusiciela i nie przeczuwa jego przewrotnych intencji. Jej naiwność wręcz irytuje. Chciałoby się krzyknąć: nie, nie wchodź z nim w rozmowę. On nie szuka prawdy. Na pewno nie chodzi mu o dobro. Nie sprostasz jego przebiegłości. Tymczasem Ewa kupuje pytanie węża i daje się wciągnąć w rozmowę. Pierwszym błędem, jaki człowiek popełnił w raju, był właśnie ten. Nie wyczuł obecności złego i wszedł z nim w dialog. W pierwszym ludzkim odruchu chciałoby się powiedzieć: jeszcze nic złego się nie dzieje. A jednak dzieje się coś niedobrego. Pytanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział, jest jak pozostawiony w ludzkiej myśli jad. Ten jad powoli przesuwa się do wnętrza i zatruwa pokój serca. Rozmowa z wężem wciąga. Szatan używa pytania jako haka. Otóż Ewa, zahaczona pytaniem szatana, już nie jest skupiona jedynie na Bogu. Do tej pory jej życie było stanem pełnej harmonii i pokoju dzielonym z Adamem,
ponieważ cała uwaga ich myśli i serca była zwrócona na Boga. On był źródłem ich pokoju i harmonii. Wchodząc w rozmowę ze złym, odchodzi powoli od źródła pokoju. I o to chodziło szatanowi. Jemu zawsze chodzi o to samo, ilekroć próbuje wciągnąć człowieka w rozmowę. Rozmową chciał odwrócić uwagę Ewy od Boga, aby choć trochę zwrócić ją na siebie. Co to oznacza dla życia? Diabeł jest istotą, która żyje w chaosie. Jest księciem ciemności, niepokoju. Jest zbuntowanym, upadłym aniołem, który odwrócił się od Boga i widzi jedynie ciemną przepaść chaosu i nicości. Odkąd przestał kontemplować Boga, stał się niespokojnym duchem. Swój niepokój próbuje przenosić teraz na każdego, z kim udaje mu się nawiązać dialog. Ponadto wie dobrze, że kiedy odwracamy uwagę od Boga, stajemy się bardziej podatni na chaos i zamęt, na błędy i kłamstwo. Tracąc czysty kontakt z Bogiem, tracimy zdolność kontemplacji. Tracąc zdolność kontemplacji, wchodzimy w stan niepokoju i zamętu. Każdy dialog z szatanem zakaża niepokojem. Niepokój prowadzi nas do zamętu i zagubienia. Zagubienie zaś do błędu i do upadku. Pismo Święte od pierwszych stronic przestrzega nas przed dialogowaniem z szatanem. Dialog z szatanem stał się początkiem wytrącenia człowieka z raju. Jezus udziela nam mądrości, jak oddalać pokusę wchodzenia w rozmowę z kusicielem. Gdy przebywał na pustyni, zły krążył, wyczekując momentu, w którym mógłby wciągnąć go w rozmowę. Trzykrotnie podchodził do Jezusa i trzykrotnie Jezus ucinał szatańskie próby rozmowy. Ucinał je kategorycznie, słowem. Słowem Boga. Zakończył zdecydowanym: idź precz, szatanie. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 4, werset 10. Do rozeznania na modlitwie. Szatan szuka okazji do rozmowy ze mną. Często stwarza ku temu niewinne, wydawałoby się, niegroźne okazje. Czy zauważam w swoim życiu takie sytuacje, własne zachowania, przez które w sposób jakoby niewinny wchodzę w dyskusję ze złym? Przez jaką szczelinę szatan najczęściej wchodzi w dialog ze mną? Co najbardziej mnie zwodzi i skłania do zatrzymywania się na rozmowie z nim?
modlitwa świętego Bernarda. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa. Ciebie o przyczynę prosi, tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik, płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Powierzenie Najświętszej Maryi Pannie. Panie, Ojcze Święty, Ty postanowiłeś zbawić ludzkość przez misterium paschalne. Spraw, abyśmy zostali zaliczeni do grona przybranych dzieci, które Jezus Chrystus, umierający na krzyżu, powierzył Matce Dziewicy. Boże, Ty pojednałeś świat ze sobą przez najdroższą krew Twojego Syna i pod krzyżem ustanowiłeś Jego Matkę, pojednawczynią grzeszników. Spraw, abyśmy za macierzyńskim wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny otrzymali odpuszczenie naszych grzechów przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, bolesna Matko ukrzyżowanego Zbawiciela, Ty, jak nikt inny, przeżywałaś mękę swego Syna. Twoje przeżycia w bardzo wymowny sposób wyraża obraz ukazujący Ciebie jako Matkę nieustającej pomocy. Widzę na nim Ciebie, trzymającą Dziecię Jezus na ręku i razem z Nim patrzącą w stronę krzyża. Dziś również ja patrzę w tamtą stronę. Proszę Cię, o Najlepsza Matko, pomóż mi z taką wiarą, nadzieją i miłością przeżywać mękę Zbawiciela, z jaką Ty ją przeżywałaś. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Tajemnica pierwsza. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Wieczorem, kiedy weszłam do małej kapliczki, usłyszałam w duszy te słowa. Córko moja, rozważ te słowa. A będąc w ciężkości, dłużej się modlił. Kiedy się zaczęłam zastanawiać głębiej, wiele światła spłynęło na duszę moją. Poznałam, jak bardzo potrzeba nam wytrwałości w modlitwie. I od takiej ciężkiej modlitwy zależy nieraz nasze zbawienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Ubiczowanie.
Ujrzałam Pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. Uniepojęta to katusza. Jak strasznie Jezus cierpiał przy biczowaniu. O biedni grzesznicy! Jak wy się spotkacie w dzień sądu z tym Jezusem, którego teraz tak katujecie? Krew Jego spłynęła na ziemię, a w niektórych miejscach ciało zaczęło odpadać. I widziałam na plecach parę kości Jego, obnażonych z ciała. Jezus cichy wydawał jęk i westchnienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie. Po ubiczowaniu kaci zebrali Pana i zdjęli z Niego szatę własną, która już się przywarła do ran. Przy zdejmowaniu odnowiły się rany Jego. Wtem zarzucono na Pana czerwony płaszcz, brudny i poszarpany, na odświeżone rany. Płaszcz ten zaledwie w niektórych miejscach dosięgał kolan. I kazano Panu usiąść na kawałku belki. W ten czas upleciono koronę z cierni i ubrano głowę świętą i podano trzcinę w rękę Jego i naśmiewali się z Niego, oddając Mu pokłony jako królowi. Plwali na oblicze Jego, a inni brali trzcinę i bili głowy Jego, a inni kułakami zadawali Mu boleść, a inni zasłonili twarz Jego i bili Go pięściami. Cicho znosił to Jezus. Zastanawiałam się, skąd taka złość w człowieku? A jednak grzech to sprawia. Spotkała się miłość i grzech. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa. Kiedy patrzę na Tego, którego ukochało całą mocą serce moje, że On cierpi, a ja Mu w niczym ulżyć nie mogę. Serce moje rozpadało się w miłości i goryczy. Konałam z Nim, a skonać nie mogłam. Ale nie zamieniłabym tego męczeństwa za wszystką rozkosz świata całego. Wszystkie rodzaje mąk przeżywałam razem z Nim w sposób szczególny. Nie wszystko świat jeszcze wie, co Jezus cierpiał. Towarzyszyłam Mu w ogrójcu i w ciemnicy, w badaniach sądowych. Byłam z Nim w każdym rodzaju męki Jego. Nie uszły uwagi mojej ani jeden ruch, ani jedno spojrzenie Jego. Poznałam całą wszechmoc miłości i miłosierdzia Jego ku duszom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Śmierć Jezusa na krzyżu. O godzinie trzeciej modliłam się krzyżem za świat cały. Jezus już kończył swe śmiertelne życie. Słyszałam Jego 7 słów. Potem spojrzał się na mnie i rzekł: Umiłowana córko serca mojego, tyś jest mi ochłodą wśród strasznych mąk. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Modlitwa w obliczu śmierci. Wszechmogący Boże, niezgłębiona Twoja tajemnica i niezbadane Twoje drogi. Ty mnie stworzyłeś i wzywasz znów do siebie. Wszystko, czym jestem i co posiadam, oddaję w Twe ręce. Daj miłość przebaczającą i siły do przebaczenia bliźnim. Weź życie doczesne, a daj życie wieczne i udział w chwale zmartwychwstania. Amen.